Już po raz 20 przeżywamy Dzień Papieski, tym razem pod hasłem Totus Tuus. I każdego roku zastanawiamy się, czy Polska jest krajem Jana Pawła II, bo na pewno jest krajem pomników Jana Pawła II. Ten pomnik, który buduje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, jest na pewno tym, o co chodzi, bo jest konkretem, bo jest konkretnym wyrazem miłosierdzia dla uzdolnionej młodzieży rozsianej po całym kraju. Natomiast jeśli chodzi o refleksję na temat Jana Pawła II, to powiedzmy sobie szczerze, bywa z tym różnie. Dlatego konferencja, która niedawno się odbyła, której treści serdecznie Państwu polecam, Jan Paweł II, Niepodległość Ducha, no pokazywała szereg różnych deficytów związanych z Janem Pawłem II. My uwielbiamy go czcić, uwielbiamy przypominać jego słowa, natomiast mamy trudności z ich realizacją. Podczas tej konferencji, którą raz jeszcze serdecznie polecam, mówiono było bardzo dużo na temat papieskiej otwartości na świat, na temat dialogu z Kościołem do wewnątrz, jak i ze światem, z cywilizacją, z kulturą, z nauką, również z niewierzącymi. To jest wszystko szkoła Jana Pawła II i nie powinno, myślę, dawać nam spokoju pytanie, czy rzeczywiście myśmy są z tej szkoły, czy my zatrzymujemy się na dumie, jak najbardziej uzasadnionej, z tego, że Jan Paweł II był Polakiem, czy też wchodzimy w głąb. Krzysztof Zanussi, jego głos również serdecznie Państwu polecam, zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że mianowicie nieobecność Kościoła w kulturze jest bardzo czymś istotnym i dojmującym, tym bardziej, że współczesna kultura przeżywa brak perspektyw, jest pusta. Widzi tylko krótkoterminowe dystanse i bardzo krótkowzroczne cele. Tym bardziej więc dla Kościoła, owszem, również dla Kościoła w Polsce, przed tym Kościołem stoi wyzwanie rozpoczynania ważnych debat, rozmawiania ze zwykłymi ludźmi, normalnym ludzkim językiem o tym, co nam pozostawił Jan Paweł II. Realizacja tego wielkiego dziedzictwa, również jeśli chodzi o nasze najbardziej palące sprawy, LGBT, konwencja stambulska, homoseksualizm, różne prowokacje i nieprowokacje w kulturze, Kościół wobec polityki i tak dalej, i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że jakkolwiek z jednej strony chlubimy się Janem Pawłem II, to jego myśl twórczo przetworzona na coś, co nas otacza teraz, jest kompletnie nieobecna. Więc zamiast tej ogromnej cytatologii, uczestnicy dzisiejszego spotkania mówili o tym, że koniecznie myśl papieża trzeba aplikować. On musi być bardziej obecny, rzeczywiście. Musi być rzeczywiście obecny. I jego wspaniała myśl, która, na której polega Ewangelia, a więc bycie z najbardziej potrzebującymi i uczenie ludzi myślenia. Od tego trzeba zacząć i właściwie na tym się kończy misja Kościoła. Zawsze Kościół, i w tym również Kościół w Polsce, powinien sobie zadawać pytanie, na ile jest najuboższymi i na ile pomaga myśleć, wchodząc w różne przestrzenie naszej rzeczywistości.